Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałem poruszyć temat siły i umiejętności brutalnej istoty, która wpływa na ludzi, uwalniając w nich ukryte głęboko najmroczniejsze instynkty. Wendigo to potężna i przerażająca postać występująca w mitologii i wierzeniach rdzennej ludności Ameryki Północnej. Wierzono tam, że Wendigo to duch, demon lub potwór, który żywi się ludzkim mięsem i krwią, a jego postać związana była głównie z zimą i głodem, gdyż pojawiała się w czasach największego braku pożywienia. Istota ta była szczególnie popularna i często przedstawiana w mitach i opowieściach ludu Algonkinów, którzy zamieszkiwali tereny Kanady i Stanów Zjednoczonych. Według ich przekazów i opowieści, Wendigo był duchem człowieka, który pod wpływem głodu i nędzy zaczął żywić się mięsem innych ludzi. Wierzono bowiem, że osoby, które dopuściły się aktu kanibalizmu, stawały się złym duchem i ich ciało przemieniało się w przerażającą postać. Wendigo jest przedstawiany zazwyczaj jako wysoki, chudy, nagi, olbrzym o ostrych pazurach i zębach. Jego skóra jest biała jak kość, a oczy czerwone jak krew. Uważano, że posiada nadprzyrodzone moce takie jak zdolność do zamieniania się w wiatr, kontrolowanie pogody i przepowiadania przyszłości. Niektóre wersje mitów opowiadały, że Wendigo może również kontrolować umysły ludzi i wprowadzać ich w trans, co pozwalało mu łatwiej manipulować swoimi ofiarami. Jako bardzo popularny motyw legend pojawiał się również w sporej ilości przekazów ludowych, w których szczególnie podkreślano, że był niebezpiecznym i potężnym wrogiem ludzi. Popularna opowieść, która przewija się w indiańskich społecznościach zamieszkujących rejony wielkich amerykańskich jezior, wspomina o młodym mężczyźnie, który zaczął odczuwać głód podczas bezlitosnej zimy. Zdesperowany nieustannie myśląc o jedzeniu, w końcu zabił swojego przyjaciela, aby zaspokoić swój apetyt. Po tych wydarzeniach przemienił się w Wendigo i zaczął polować na kolejne ofiary, a ludzie, widząc co się dzieje, zaczęli się go obawiać i ukrywali przed nim, aż w końcu zostali ocaleni przez wojowników, którzy pokonali złego ducha. Wendigo jest również popularnym motywem przedstawianym przede wszystkim w horrorach i grach wideo, chociaż w tym wypadku stał się zupełnie czymś innym. W wersjach zawartych w popkulturze zazwyczaj jest przedstawiony jako jeszcze bardziej przerażająca i niebezpieczna postać, często pałająca się magią i posiadająca zdolności takie jak teleportacja i moc kontrolowania innych stworzeń. Często przedstawiany jest również jako potwór o kształcie hybrydy różnych gatunków zwierząt, z białą skórą, z rogami i ostrymi zębami. Coś pokroju biesa lub czarta z Wiedźmina. Ogólnie rzecz biorąc, zwykli ludzie nie mają szans z nim w starciu, a jedynym sposobem na pokonanie tej potężnej bestii jest użycie magicznych amuletów lub broni, które znane są zazwyczaj wyspecjalizowanym łowcom. Mimo że współcześni Indianie traktują go jako symbol kultury i dziedzictwa rdzennej ludności Ameryki Północnej, to w niektórych kulturach jest nadal uważany za potężnego ducha, który może wpłynąć na życie ludzi i otoczenie, i pozostają symbolem ciemnych sił, które kryją się w ludzkim umyśle i które mogą prowadzić do niszczących działań, które mogą dosięgnąć ludzi w ciężkich czasach, związanych z głodem i niedostatkiem. Jeśli materiał Was zaciekawił, zachęcam do napisania w komentarzu swojej propozycji tematu, o którym chcielibyście posłuchać. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!